Na tym etapie modernizacji trasy z Warszawy Rembertowa do Sadownego, ze względu na to, że chcieliśmy przyspieszyć roboty, ze względu na niezadowolenie mieszkańców, wyłączyliśmy z projektu dwa wiadukty w Kobyłce. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zgłosiliśmy te wiadukty, budowę tych wiaduktów do kolejnych projektów, które będą realizowane z wykorzystaniem pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Tak więc już dzisiaj możemy powiedzieć, że budowa tych wiaduktów jest niewykluczona, natomiast po to, żeby przyspieszyć roboty torowe, po to, żeby jak najszybciej oddać linię kolejową do użytku, budowa tych wiaduktów została przesunięta na kolejne inwestycje z wykorzystaniem kolejnych pieniędzy z funduszy unijnych.